Dobra, witamy serdecznie. Divinity 2. Kontynuujemy eksplorację tej jaskini samobójców. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, walczyliśmy w tym gnieździe tych robali. Teraz już jesteśmy znowu przy Mordusie. No i robimy podejście dotyczące zabicia go. Tym razem trochę inaczej się rozłożymy. Ja przede wszystkim stanę i fanem tutaj, a księciem stanę vis-a-vis tej drabiny. No i miejmy nadzieję, że w ten sposób nam wyjdzie. Lurujemy typa i po prostu tu będziemy się kampić. Kurczę, jakbym granata rzucił, czy coś by tu pomogło? Pomogłoby, o. Gdzie jest Mortus? Pozdrawiam. No typu się nas... Mordus tutaj z najadowitym smaży. Co? Nasmarował się jadowitym smarem. I w totem. Chciałem powiedzieć, że nie widział totemu. Sofia. Dobra, dzień dobry. Teraz zrobimy to w następujący sposób. Przede wszystkim odbicie. No i spamowanie granatami. Granat kastetowy w Mordusa. Pozdrawiam. Tam płonie. Okej. Mordus jest u nas. Dobra. Oho. Niestety, Fein za blisko. Fein za blisko. Czerwonego? Dobrze. Tak. Ale była, poszła. I się odbił. Tak. Dobra. Odsuwam go od siebie. Dobry krok w tył. Będzie tyle. Dobra, biegnie. Wejdzie po tych schodach? Po tej drabinie? Nie. Może wejść, jak wejdzie dla mnie bomba. Uła. Szkoda. Dobra, wyszedzony Mordus. Uła! Ale buła. Dobrze, to totemy karają. Szkoda, że w beczki strzelają, ale... Dopiero losz matuje, nie? Da, niech pancerz zbija. Ten pająk.
fan. Leży. I mój dus wstanie teraz. Nic nie robiąc. Dobra. Ua! Ase strzelił. Ale buła. Ale to jest dobry skill ten odbicie. No dobra, to co? Teraz ciśniemy dalej. Już wygląda w miarę na opanowaną sytuację. Jakiegoś save'a profilaktycznego szczele. Ale buła. Ładny kipisz. O proszę. O pancerz. W sumie byśmy mogli magicznie mu też zbijać ten pancerz. Tak, tylko... To jest ten problem, że ja nie zadaję zbyt ciekawych obrażeń. Dobra, poszedł ult. Dobra, fajnie, że namierzyli. Niestety namierzyli. Tak. Aha. Dobra, niestety nam zabrakło stuna. No nie! Dejo? Fuck. Mu zabrakło nam stuna na niego. On jeszcze swojego Atrofię na Ifana wrzucili. No. Kurwa, Wok. Jaki robal w ogóle, co to w ogóle what the fuck? Badaj. Co to w ogóle jest? Odporność na ziemię. No to jest Mordus. Ile tu masz życia? 4000. 5 koła prawie. Pancerze ma pełne, nie? Widzę, patrzcie. Oh my fucking god. To tak dobrze było. Nie, ja bym to w ogóle chyba wszczytywał. Mówisz?
No nie wiem, no znaczy inaczej, no zróbmy podejścia, no zobaczymy, ale... Wow. Ładne jaja. To naprawdę. Ciężko ogarnąć, co tu zrobić teraz. O, nie ma broni, spoko. No ma cofie. No to problem się zrobił. Nie, no nic innego nie zrobię. Wow. To wiadomo, co to, kogo to będzie szczał. Aha. Spoko. To ja poudaję typa. Co? Może przeżyję. Oj, oj! Ała. Jestem ciekaw, co to wyjdzie. Ua, jakie buły. Tak. Księciu może paść. Ja pierdolę. No dobra, to to jest GG jak tank padł. Tak.
Dobra, jeszcze raz spróbujemy to ogarnąć. No dobra, zaczynamy tą walkę. Full focus w pancerz Mordusa. On nie może, kurde, wskrzesić nikogo. W sensie załadować sobie punkty źródła. Dobra, i zaczyna się zabawa. Okej. No nie gadaj, że on będzie Wifana strzelał. Okej, okay, to w tym momencie zaczyna się problem. Tak. Czemu ja nie Ty, mogę... a weź ten, a weź użyj. Użyj na zwłokach ten. Opuchnięte zwłoki, znowu echo jest. Użyłbym, gdybym mógł. Gdybym tam sięgnął. Aha. Echo znowu jest. To duże. No to nie wiem, nic nie robiłem. To nie wiem, zmniejszyłość mikrofonu. No. Nie no, nie jest wszystko okej. Okay. Halo? No nie no, echo jest. Zbija ile się da na moje dusie. Ja przed Ifanem postaram się dostrzelać go o to. No dobra, tak naprawdę mogłem zrobić tylko to, co zrobiłem. Najlepiej to by zbijał ten Fein. Fu, Ifan. Dobra, jeszcze jeden strzał i będzie. Czyli buła ogłuszenie musi wejść.
było powalenie w sensie. Czekaj, czekaj, ja to zrobię jeszcze inaczej, tak? I teraz, bomba. Leży. Dokładnie. Dobra, jedna tura jest. Dobra, tylko wstał, od razu buły dostaje. Dobra. A trafia na czerwonym. Fane is down. Tak, widzę. Fane is down. I teraz znowu ten cholerny pancerz. Trzeba by było magicznym stworem go zaatakować. Ale z drugiej strony na magii chyba nie ma powalenia. No dobra. Zróbmy to. W sumie to dużo zrobić nie mogę. Mógłbym próbować. A, mam atrofię. Okej. Teraz chcę tak zrobić, tylko pytanie jest następujące. No nic nie pomoże. Gdyż on i tak teraz będzie miał turę. Będzie dobrze. Będzie... Nie, nie będzie miał. A nie będzie miał, rzeczywiście. Pełne buły teraz w niego wchodzą, moi drodzy. No i Fane. Co zrobi Fane? Żywiołak? Dobra, i co, i stun pójdzie? Dobra, ostatni rzutem na taśmę. Bałem się, że sam na siebie rzucisz regenerację. Stół siedzi. No dobra, więc w sumie tak naprawdę cholerny. Dobra, niestety padł. Tylko się odsunął od tego pola i już od razu dostał bułę. No ale trudno, nie. Jakbyś go postawił tu, on będzie safety, chyba że ten go zaatakuje, ale. Mam nadzieję, że go nie zaatakuje, chociaż z drugiej strony. No nie wiem. Pewnie nie masz już punktów akcji, żeby go tepnąć stąd, nie? Nie. No, trudno. O Boże, serio. Ah.
Dobra. Moje pytanie brzmi następująco. Co trzeba klepać Mordusa. Trzeba klepać Mordusa i to zdecydowanie. I to jest to wszystko, co mogę zrobić. Ale wejdzie stun, już widzę. Chyba wejdzie stun. O! Tak, tylko że ja mam stuna raz. Dobra, ja go wykończę tym, chyba Ifanem. No i cacy. Dobra, więc... Nie trzeba było Ifana. Tak. Ale jaja, moi drodzy. Wow. Dobra, typa coś do nas gada. Co do... The Master Sorcerer throws up his popped, cracked arms to defend himself as you step forward. Słuchasz, słuchasz. No, słucham. Gold? I don't have any gold! The skeleton passes you an amulet, dangling from a glittering gold chain. What? The skeleton slowly lowers his arms. Of course! And I worried we could not if you swear you won't banish me to the afterlife. Am I not? How many other- The skull before you curls in- No, you need me. So I teach you and you spare me. Co wybieramy? Daj środkową opcję. Praise be. Very well, God will source and void, day and night, to grow your source, to achieve your potential. The grinning skeleton reaches into the folds of his robes and pulls out a small black map. Here, Godwoken, take a bite. The finest meal you'll find in this. Your guard stirs, pushing you to eat it. Do not fear, a voice whispers. Perhaps not the most appetizing thing around. The skeleton extends his arm, jiggling the heart towards you. A glob of dark yellow pus. The thick pus explodes into your mouth, coating the back of your throat. You start to retch, your body struggling to reject this intruder. But deep within you, you feel something change. Your soul, you swallow all you can. And despite the meat in your stomach, you feel a new There, I held up my end of the bargain. I did as you asked, and now I'm getting as far from this cave as my bones will take me. Mordus looks at you in alarm. God's graves, please be quick. I had no choice. They haul barrels of the greatest weapons in the world off a ship, and we couldn't let it happen. We needed it. The power gifted to me. The power of Morda came. The power. It was a gift from. It was a gift. Ah! The Queen, she saw what Deathfog did to the Black Ring. She saw it destroy, and he told me to make sure she got it. He told me to each. Arcs. The barrels were going to Arcs. I can't. He'll hear. He'll know. He'll find me. He'll come. If I tell you, I... Mordus takes a step back. I can't! Not now! It's too late! It's all too late! You grab the dwarf's old, brittle arm and follow... Ah! No! Stop! You relent, and the dwarf stumbles back. It's him! The dwarf is interrupted by another crack. You see his femur has developed a break. The fracture spread. He looks up, and you see that his jaw is cracked, broken, and falling to pieces. Fissures are starting to run across his skull, and his ribs start to snap and fall one by one. Mordus tries to raise his remaining arm to his head, splaying his fingers. You hear the tiniest whimper from the skeleton before his face caves in, as if smashed with an invisible mace. Okay. I felt so alive. You feel newfound powers of the source course wildly through your body. Deep in it would be wise to meet with your god again by performing the Meister's ritual. Here. Okay. The thought of Deathfog gives you pause.
A weapon like that should give everyone pause. I've seen this. Seen Death Fog in action. Such horror has no place in this world. Ah, Death Fog. Instant victory. Who wakes up in the morning and thinks, today I'll invent something that'll be able to murder people by the hundreds? Okej. Co się w dzienniku zmieniło? Z chęcią zobaczę. Mordot, który jest rzeczywistością Newbery, ma również swój ukryty cel. Widocznie wiele zainteresowanych z ładunkiem trupiem mgły. Dzięki Newbery konstatowaniu Mordot udało mi się osiągnąć nowy poziom panowania nad moimi źródłami. Krasnoludzka królowa Justina wysyła znacznie ładunek trupiem mgły do Cytadeli. Miasta ludzkiego musimy powstrzymać. Musimy odszukać mentorów potężnie czerpiących, roślonych po całym świecie. Aha. No dobra. Możemy zejść na dół w sumie, moi drodzy. O. Dobra. No ja tu już chodzę i lutuję, nie? Dobra. Jakby co, to mamy dwa punkty źródła do używania. Mhm. Tu jest beczka ze szlamem, jakby co. Kurde, to była ciężka walka. Była, była. Tylko wina. Aha, tu jest jaskinia. A tam co jest? No właśnie, też jestem ciekawy. W ogóle nie masz życia na fejnie. Czemu ci się życie nie odnawia? Trzymam buga. Aha. On dalej jest majetwy, lol. No. O. Okej, tu jest... Jakiś włas. Jest tu. Nożyce do strzeżenia owiec. Niewysłany list. A włos zamknięty, pewnie trzeba go otworzyć. Jakiś niewysłany list w ogóle. Okej. Okay. Archiwalne. Co się stało? Co się stało? A, prawo zakonu. W jaskini rozbójników znaleźliśmy list, ale nie obciążają one Lehara. Musi tu być coś więcej. Możemy wykorzystać amulet Mordusa jako dowód jego śmierci. Zwiększyliśmy naszą moc, co teraz? Chyba ten amulet Mordusa będzie otwierał ten włas. Okej, ale jeszcze tak musimy iść. Czekaj, czekaj, za szybko leci. Co tu się zaraz klika? Bunt krasnoludów. Królowa Justina skorzystała z pomocy krasnoludzkiego półświadka, by przemycić trupem mgłę, okej.
Coś jeszcze się skoczyło. Prawo zakonu. List od królowej dowodzi spisku przeciwko magistrom, zawiera informację o potężnej sile rażenia. Możemy użyć listu, by zyskać zaufanie Lofara. Magistrowie z pewnością wynagrodzą nas za list. Okej. No dobra, ale ja i tak chcę, tak czy siak chcę iść jeszcze. No tak. Jaskinia to będzie wyjście do... wyjście już w sumie. Myślisz? Mam takie wrażenie. To chodźmy zobaczyć. Dobra, czyli coś się odpiernicza. Ja się pogubiłem tylko z faktem, kto to jest ten Lothar. Kto to jest? Lothara jeszcze nie spotkaliśmy. Ale Lothar jest jedną z postaci ważnych fabularnie, nie wiem. No tak, no to, że ważny fabularnie, to ja wiem, ale... To ciu, włazimy z powrotem. No i włazimy do włazu, w takim bądź razie. W ogóle na lewo jeszcze jest jakiś właz, co to jest? Tu. Aha. Okej. The lock's melting away. Mordus turned the key into an amulet. Cunning. To co, wchodzimy? Te. Okej, kolejna jakby to powiedzieć lokacja. O proszę. Fein i Fein do identyfikacji. Jakaś klata. ...85 pancerza fizycznego, 16 magicznego, 1 do przesywania, 1 do inteligencji. Wymagane siła 12. A pas 34 fizycznego, 1 do przywództwa i 2 do cefin krytycznych. 2% w sensie. No to dobrze. To cacy. Klatę ci przesyłać? Ta. Na kogo? Klatę daj na... no nie, daj na Ifana. Dobra. I thought this cave couldn't get any more grim. I do not want to know what that smell is. Death most likely. Watch your step. Dobra, idziemy. Martwy krasnolud. Smak wolności. Się stało. W nasze ręce wpadnie typowy klejnot, zdobiony tak, że wygląda jak gałka oczna. Gałka oczna? Te. W łodzie jest ten, czaszka, w której brakuje oka. O, no to już wiemy o co. Gdzie mamy iść? Chciałem zapalić wszystkie te pochodnie. Coś mi nie wyszło. O, ale nic, nie skoczyło. No dobra, czy to by było już to wszystko? Chyba tak. O kur...
Coś wyskoczyło na nas. Co to jest? Rekin? W ogóle... Ta. W ogóle łódka tu wleciała, ty. Holy fuck. Chłopaki powaleni. A słaby fragment kadłuba. Jak w ogóle... No dobra. What the fuck, jak to jest możliwe, że łódka tu wleciała? Ale jaja. Takiego czegoś to się nie spodziewałem. Nie gadaj mi, że... Trzeba te kraby obronić. One nas atakują przecież. Czy one uciekają przed tym rekinem? Te kraby nie. Te kraby nas nie atakują. Czy to totemy postawiłeś? Ale ma życia. No dobra. Mogłeś poczekać z tym powalaniem, bo on tak ma pancerz na full. Taka muzyczka. No dobra. Okej. Kto by się spodziewał, że statek wjedzie w tą skałę i... Ciekawa sprawa naprawdę.
dobra. A! Niewrażliwość na powalenie, okej. Myślałem. Dobra, to ten chyba już to skończy. No jak to jest możliwe, że w ogóle Shrekin zaatakował nas? A te krawy co, pouciekały? No nie widzę ich tutaj, więc... Chyba pouciekały. Tak też chyba się stało. No dobra, no to chyba tym oto gestem kończymy eksplorację jaskini rozbójników, tak? Tak, na to by chodzi. No dobra, no to kończymy, także dzięki za oglądanie, moi drodzy, trzymajcie się, do następnego, siemanko. Siemanko.